Prorok Izajasz opisał szabat i określił, w jaki sposób Izraelici powinni go traktować. Myślę, że ten opis Dnia Świętego Żydowskiego można ze spokojem przenieść na świętowanie niedzieli. Po pierwsze, nie załatwiać własnych spraw. Po drugie, nazwać Dzień Święty rozkoszą. I po trzecie, żeby ten dzień był dostojny. Pierwsza rzecz, nie załatwiać swoich spraw. Jeżeli w ciągu całego tygodnia nie potrafiłeś tak podzielić pracy i rzeczy, że zostało ci na niedzielę, to oznacza, że w twoim sercu jest chaos. Po drugie, jeżeli chcesz naprawdę przeżywać niedzielę, to powinieneś zrozumieć, że obecność i relacja z Panem Bogiem sprawia, że ten dzień święty nabiera głębokiego znaczenia. I po trzecie, powinien on być dostojny, czyli nie powinien być podobny do tych wszystkich dni, w których realizujesz swoją codzienność. Po prostu świętujmy niedzielę, tak jak tego chciał sam Pan Bóg.